Działoń wystawia Stowarzyszenie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i prezentujemy amerykańską chałubicę górską kalibru 75 mm, jak powiedział wcześniej kolega. Chałubica górska jest charakterystycznym sprzętem, który, jak widać Państwo, jest bardzo niewielkim działem. Z tego względu właśnie została przygotowana, żeby można było wykorzystywać ją w terenie górzystym i transportować bez trudności po rozłożeniu na części. Ona się demontuje na kilka elementów, każdy z nich waży nie więcej niż kilkadziesiąt kilogramów i można te elementy troczyć również do mułów. Dlaczego spadochroniarze przy chałubicy górskiej? To jest działo, które zostało zaadoptowane przez wojska spadochronowe właśnie ze względu na swoje gabaryty, niezwykłą poręczność i możliwość zastosowania podczas zrzutu spadochronowego. Te działa były transportowane szybowcami razem z samochodami takimi właśnie jak Willys Jeep. Załogi lądowały w szybowcach lub spadochroniarze, którzy lądowali na spadochronach, obsługiwali te działa. I jak Państwo widzą, przygotowanie takiego działa do strzelania jest praktycznie rzecz biorąc natychmiastowe. Odpina się je po prostu od pojazdu, zaczepia się lemierz z tyłu o ziemię i praktycznie armata jest już gotowa. Za chwilę zobaczycie Państwo pokaz strzelania. Ja jeszcze tylko powiem, że Polska Brygada Spadochronowa była wyposażona w dywizjon takich dział. To było 8 sztuk chałubic M1, które nie wzięły udziału w bitwie pod Arnhem, ponieważ były transportowane rzutem morskim. Rzut morski nie dotarł na czas do terenu bitwy. Bitwa, jak wszyscy pewnie wiemy, zakończyła się dużo wcześniej z powodu tego, że spadochroniarze